Szanowni, w tym filmie chciałem się zająć stanami skupienia. Rozmawialiśmy o tym na lekcji i ten film jest jakby wstępem, odpowiada temu, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Będzie jeszcze kontynuacja, drugi odcinek, kiedy na lekcji przejdziemy do szczegółów. Będziemy rozpatrywać pojęcie stanów skupienia na przykładzie wody, ilustrować ją przykładem wody, a właściwie nie wody, a H2O, związku chemicznego, który popularnie nazywany jest wodą, ale o wodzie jako takiej będziemy mówili tylko w przypadku H2O w stanie ciekłym. No więc rozróżniamy trzy podstawowe stany skupienia. To jest stan gazowy, stan ciekły i stan stały. W przypadku wody stan gazowy to para wodna, bezbarwny i bezwonny gaz. Po raz kolejny przypominam, że bezbarwny i bezwonny, to znaczy para wodna to nie jest to, co widać, taki dymek, jakby taką mgłę unoszącą czajnika, z dzióbka czajnika, kiedy woda się gotuje. Nie, to nie jest to. Przesunę to gdzieś tutaj, dobrze. To już jest mgła, to już są skroplone, to już są kropelki wody, bardzo malutkie. Para wodna skropliła się pod wpływem kontaktu z chłodnym powietrzem wokół czajnika. No, w każdym razie te trzy stany skupienia bardzo mocno różnią się swoją budową i to ma wpływ na ich własności. Gaz, cząsteczki luźno bardzo rozłożone w przestrzeni, stosunkowo dużych odległościach od siebie. Ma to wpływ na gęstość gazu, która jest niewielka w porównaniu z gęstością cieczy czy gęstością ciała stałego, tej samej substancji, tego samego związku chemicznego. Pamiętacie, sprawdzaliśmy, jaką objętość zajmuje taka liczba cząsteczek pary wodnej, taka liczba cząsteczek H2O, przepraszam, która pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym i przy temperaturze pokojowej wypełniłaby 1,5-litrową butelkę. I to jest 1,2 grama, 1,2 centymetra sześciennego. Odważaliśmy to na wadze jubilerskiej. To było rzeczywiście kilka, może 10 kropel, może troszeczkę mniej. Bardzo, bardzo niewiele. Dlatego gazy na przykład stosunkowo łatwo ścisnąć. Tak? Gazy są ściśliwe, powietrze jest ściśliwe, para wodna też będzie ściśliwa. Inaczej jest w przypadku stanu ciekłego. Stan ciekły H2O popularnie nazwany jest wodą. No i tutaj te cząsteczki H2O są znacznie, znacznie bliżej siebie. Ja, żeby było prościej, to narysowałem je w postaci takich niebieskich kulek. W drugiej części, tu dalej, te niebieskie kulki będą oznaczały atomy wodoru, ale żeby już nie plątać i nie mieszać, to tu w tym wypadku te niebieskie kulki to są po prostu cząsteczki H2O. One są znacznie bliżej siebie, oddziałują, tworzą między sobą wiązania wodorowe. Na ten temat jest film, który możecie sobie obejrzeć. Pamiętacie, że cząsteczki wody, kiedy są bardzo blisko siebie, to odpychają się od siebie, ale jeżeli są trochę dalej i chcemy je dalej jeszcze odsunąć, to wprost przeciwnie, do siebie się przyciągają. I zawdzięczamy temu zjawisko napięcia powierzchniowego, o którym też sporo mówiliśmy i którego konsekwencje badaliśmy doświadczalnie. Te siły pomiędzy cząsteczkami wody nazywają się siłami spójności. No i wreszcie lód. Stan stały. Stan stały, czyli lód w przypadku wody,
Lód ma strukturę krystaliczną, to znaczy, że składa się z takich powtarzających się segmentów, powtarzających się komórek, można powiedzieć. No, tu macie ilustrację struktury krystalicznej soli kuchennej, chlorku sodu. Widać, że te atomy chloru i atomy sodu rozłożone są na przemian, ale bardzo regularnie w przestrzeni. No i to jest ogólnie cecha kryształów. Tutaj ta komórka chlorku sodu jest, ma kształt sześcianu. W przypadku lodu, wody H2O w stanie stałym, ta komórka ma kształt sześciokąta foremnego. Tak, sześciokąt wygląda. Przepraszam, graniastosłupa prostego o podstawie sześciokątnej. Podstawą takiego graniastosłupa jest sześciokąt foremny, w którego wierzchołkach, wszędzie tutaj, o tu i tu, umieszczone są cząsteczki wody, tak jak narysowałem tutaj. Tu czerwone są tleny, a niebieskie są wodory. No i ten sześciokąt foremny powtarza się. Widać to na tej ilustracji. Widać to na tej ilustracji. Nie wiem, czy widzicie, gdzie tu jest ten sześciokąt foremny, ale jeżeli tutaj wezmę jego kopię i przesunę, to o, tu jest właśnie ten, są sześciokąty foremne. Tu jest jeden sześciokąt foremny, a tu jest drugi. No i tam, zanim dalej jest kolejny. Przesunię go tak, żeby on tutaj nam nie przeszkadzał. Zanim tutaj dalej, tu jest jeden, a zanim dalej jest kolejny. No właśnie, zwróćcie uwagę, że wewnątrz tej komórki elementarnej lodu nie ma żadnej cząsteczki wody. Jest pusta. Innymi słowy, można powiedzieć, że średnio cząsteczki H2O w strukturze krystalicznej lodu są bardziej oddalone od siebie niż w przypadku wody. No i to skutkuje tym, że jak żeśmy się też przekonali, zarówno mierząc, jak i wykonując doświadczenie, czy kostki lodu pływają w wodzie, że gęstość lodu jest mniejsza od gęstości wody. I teraz możemy sobie na tej tablicy zrobić takie małe podsumowanie. Mamy stan gazowy, stan ciekły i stan stały danej substancji. No i teraz, podobnie jak w przypadku lodu, substancja może przechodzić z jednego stanu do drugiego. O szczegółach będziemy rozmawiać na specjalnie temu poświęconej lekcji. No ale generalnie zmiana stanu ze stałego do ciekłego nazywa się topnieniem i związana jest z podgrzewaniem danej substancji. W przeciwną stronę, jeśli stan ciekły zamienia się w stan stały, to mówimy o krzepnięciu. W przypadku lodu to krzepnięcie ma specjalną nazwę, nazywa się zamarzaniem, ale prawidłowa nazwa, jeśli chodzi o przejście ze stanu ciekłego do stałego, to krzepnięcie. Podobnie tutaj, no i krzepnięcie wymaga ochłodzenia danej substancji, wymaga ochłodzenia, chłodzenia tej cieczy. Teraz, jeżeli przechodzimy ze stanu ciekłego do stanu gazowego, to mamy do czynienia z parowaniem. Odwrotnie, ze stanu gazowego do stanu ciekłego mamy do czynienia ze skraplaniem, no i tu nie ma już specjalnej nazwy dla tego, jak to się dzieje w przypadku H2O. Parowanie odbywa się tym szybciej, im
cieplejsza jest ta ciecz. No a żeby skroplić parę wodną, czy skroplić gaz, należy go ochłodzić. O tym, dlaczego tak jest, będziemy rozmawiać na lekcji, którą specjalnie poświęcimy na omawianie przejścia pomiędzy różnymi stanami. Dziękuję uprzejmie.